Cześć, witajcie. Witam się z Wami dzisiaj z Canberry. Vloga z Canberry nie będzie, ale będzie za to vlog z tajemniczego australijskiego miejsca, które nazywane jest Snow. Jak widzicie, jest na zewnątrz jest całkowicie ciemno, ponieważ jest 5 rano i właśnie jedziemy spotkać naszych znajomych, z którymi jedziemy na narty. No i właśnie, nie wiem, nie mam pojęcia zupełnego, gdzie jedziemy, ponieważ Australijczycy wszystkie ośrodki narciarskie, w ogóle wszystkie miejsca w Australii, które mają śnieg, nazywają zbiorowo snow. Także no właśnie, jedziemy zobaczyć śnieg, ale gdzie dokładnie, to powiem Wam później. Ale jeżeli zastanawiacie się, jak wygląda ośrodek narciarski w Australii, to oglądajcie dalej. Ok, pierwszy przystanek tej wycieczki. Idziemy wypożyczyć sobie narty oraz cały sprzęt, bo nikt nie ma spodni narciarskich, jakichś kasków, gogli i tak dalej, więc znaleźliśmy po drodze sklep, także idziemy wypożyczać sprzęt. Większość Australijczyków właśnie nie posiada swoich własnych żadnych sprzętów na narty, ani nart, ani kurtek, ani spodni. Ja akurat swoją kurtkę mam, ale spodnie muszę wypożyczyć i inne rzeczy. Ale to jest tutaj popularne, więc tutaj jest taki wielki warehouse właśnie z całym sprzętem. Zobaczymy, co mają. Proszę bardzo. Spodnie już mam wypożyczone. Dobra, więc czekamy teraz na kogoś, kto się nami zajmie, żeby nam dać narty, buty, kaski i inne sprawy. Wszystko dopasowane. Proszę bardzo, cały sprzęt. Narty są, jedziemy dalej. A jakbyście pytali, ile kosztuje wypożyczenie sprzętu, to za cały dzień właśnie wypożyczenia narty, buty plus kijki i do tego ja sobie jeszcze spodnie wzięłam i kask kosztuje $80 za, no właśnie, za dzień. Nawet stacja się nazywa Śnieg. Właśnie w Australii nie ma czegoś takiego jak opony letnie i zimowe, tak więc wszyscy jeżdżą na oponach całorocznych i wjeżdżając tutaj do parku, w którym jest śnieg, czyli przyjechaliśmy już do śniegu, więc jest obowiązek nałożenia łańcuchów na koła, tak więc widzicie, jest cała kolejka ludzi, którzy nakładają te łańcuchy, stoi policja, która sprawdza, czy te łańcuchy się ma, jak nie ma, to po prostu nie ma wjazdu do tego parku, a potem jak cię złapią na przykład na górze, jeżeli cię złapią wyżej i nie masz łańcuchów, no to płacisz kilkaset dolarów kary. Oczywiście łańcuchy też można wypożyczyć, kosztuje to chyba 100 na dzień, chyba że się właśnie ma auto z napędem na 4 koła. My właśnie mamy auto z napędem na 4 koła, także nie musieliśmy się zatrzymywać, żeby nakładać łańcuchy, ale widzieliście, tam była cała kolejka ludzi, którzy te łańcuchy nakładali. Ja już jestem gotowa. W Australii nie zawsze jest ciepło. Ja po przejściu z samochodu do kasy biletowej ja już jestem cała zaśnieżona. Więc no co, idziemy kupić bilety. Proszę bardzo, mam mój ski pass, Joanna Strudzik. I ski pass na jeden dzień kosztował $150. Masakra cała się rozmazała. W każdym razie jeszcze Wam na szybko powiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Mount Perisher i to jest, uwaga, w Parku Narodowym Kościuszko. Także w Parku Narodowym Kościuszki dzisiaj jeździmy.
Jeżeli chodzi o stok, no to taka górka po prostu. Dosyć spoko przygotowane, ale sporo tras jest zamkniętych, także praktycznie jeździ się po jednej trasie. Kolejka do wyciągu jest na 20 minut stania, także przez półtorej godziny, przez które teraz jeździliśmy, nie wiem, zjeżdżaliśmy 3 razy póki co. No trochę jest stania, no ale jest zabawa. No nie wiem, ja uwielbiam jeździć na nartach, także ja się bardzo dobrze bawię. Jeżeli chodzi o same umiejętności Australijczyków, no to jak się możecie domyślić, w Australii narciarstwo to jest sport dosyć elitarny i niewiele osób tak naprawdę na nartach jeździ, także umiejętności ludzi na stoku są takie no średnie. Dobra, więc chłopaki poszli teraz oddać już narty, my skończyliśmy całodzienne jeżdżenie, w sumie byliśmy chyba na stoku przez 6 godzin, no i było zimno, było naprawdę zimno, wiatr był dosyć nieprzyjemny, pod koniec już się zrobił straszny lód, ale fajnie było, po raz pierwszy byłam w Australii na nartach, a ja uwielbiam jeździć na nartach, także nowe doświadczenie. I tak jak wspominałam, w Australii narciarstwo nie jest zbyt popularnym sportem, po pierwsze bardzo wielu Australijczyków ma dosyć daleko właśnie do tych ośrodków narciarskich. Z Melbourne najbliższy jest około 300 km, od Canberry również 300, także jest to kawałek. Po drugie, no właśnie, nawet dla Australijczyków taka wyprawa na narty jest dosyć droga, ponieważ bardzo niewielu Australijczyków ma jakikolwiek narciarski sprzęt, także wszystko trzeba wypożyczyć. My całe szczęście kurtki mieliśmy, także musieliśmy wypożyczyć narty, spodnie, jakiś tam mniejszy sprzęt w stylu gogle i właśnie kaski. No rany, jak mi słońce świeci. To nas wyszło około 100 za osobę. Potem właśnie karnety $150 od osoby, plus oczywiście benzyna, plus jeszcze jeżeli ktoś nie ma łańcuchów na koła, kolejna 100 za łańcuchy. Także robi się z tego dosyć droga impreza. I wiele Australijczyków zamiast jeździć do właśnie ośrodków Australii, wybiera ośrodki w Kanadzie albo właśnie w Japonii. Wielu z nich właśnie lata do Japonii, do Kanady, nawet do Europy, ponieważ wychodzi im to taniej i bardziej przystępnie cenowe, żeby polecieć do jakiegoś innego kraju i właśnie tam pojeździć sobie na nartach. W Japonii jest na przykład całkiem sporo ośrodków narciarskich, które są zdominowane przez Australijczyków, mają tam swoje własne sklepy, restauracje, obsługa jest australijska. Taką właśnie wioską australijską jest Niseko na wyspie Hokkaido. No i Australijczycy właśnie tam jeżdżą zamiast jeździć u siebie w kraju. No ale tak jak mówię, fajne doświadczenie, widziałam jak wygląda ośrodek narciarski w Australii. Wy również widzieliście i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapkę w górę, o komentarzach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie do kanału, to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i włączeniu dzwoneczka. A my widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia, cześć!